Tylko w tym roku złożono ponad 4000 wniosków o wydanie kołobrzeskiej karty mieszkańca. Karta mieszkańca cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 1/4 tych kart, które są, została wydana w tym roku. Jeśli chodzi o taki przedział wiekowy, gdzie najczęściej są te karty mieszkańca wydawane, to u osób powyżej 60 roku życia jest to łącznie 7 tysięcy, a tak w każdym roczniku rozkłada się mniej więcej to równomiernie, czyli na przykład od 10 do 20 roku życia, od 20 do 30, to zawsze jest w przedziale między 1000 a 2000. Ta liczba się tutaj kształtuje. Do projektu dołączyło już ponad 90 partnerów. Karta Mieszkańca to program niosący z sobą szereg benefitów, udogodnień i ulg skierowanych do mieszkańców Kołobrzegu. Wśród nich znajduje się abonament w strefie płatnego parkowania czy darmowa opieka przedszkolna. Są różne programy profilaktyczne, w których mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Kołobrzegu, właśnie za okazaniem karty mieszkańca. W przyszłości było tak, bo wiadomo, że teraz na dowodzie nie trzeba mieć miejsca zamieszkania, więc bywało tak, że z naszych programów korzystali mieszkańcy innych gmin. No tak być nie może. Tutaj, żeby mieszkaniec innej gminy z takiego programu skorzystał, to albo wójt danej gminy musi taki program stworzyć, albo musi wejść z miastem w kooperację, żeby jego mieszkańcy też mogli z tego korzystać. Dużym udogodnieniem jest dodanie kołobrzeskiej karty mieszkańca do aplikacji w telefonie. W aplikacji możemy sprawdzić bardzo łatwo, gdzie tą kartę można wykorzystać, którzy prywatni partnerzy honorują naszą kartę i oferują zniżki za swoje usługi, więc jest to naprawdę przydatna rzecz. Fizycznie karty nie musimy mieć w kieszeni, wystarczy aplikacja. Łatwo taką kartę sobie wyrobić? Tak naprawdę potrzeba tylko zdjęcie i chwila czasu, można ją wyrobić nie wychodząc z domu przez internet, odebrać tylko fizycznie już wtedy przychodząc do urzędu, bądź też przyjść do urzędu, urzędnik w razie czego pomoże wypełnić wniosek. Procedura jest bardzo krótka. Informacje i formularze dotyczące kołobrzeskiej karty mieszkańca można znaleźć na stronie www.kkm.kolobrzeg.pl.